Przepchałeś mnie ty... Jezu, tak dobra, było blisko, okay. Czy moja postać zba... I co, żyjesz? Spadłem na dół i żyję, stary. A ja zaskoczyłem. Ja zaskoczyłem, bo myślałem, że ty zdechniesz. O nie, i przegrałem rundę przez to. Nasz kolejny wspólny odcinek z GTA już jutro na kanale Gimpera, także nie zapomnij wpaść do niego i zostawić mu subskrypcję. Cześć mordki, z tej strony Kaluch, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Grand Theft Auto. Jest jakiś dzisiaj wandal na dachu samochodu, witam serdecznie tego wandala, halo. Chciałbym zwrócić uwagę, że to mój samochód, który ukradłeś, więc stwierdziłem, że skoro ja nie mogę go mieć, to ty też nie będziesz go mieć. Okej, to go rozwalmy razem. To jest zawsze śmieszne. To jest śmieszne, tak. Kolejny odcinek, moi drodzy, kolejne jakieś, mam nadzieję, fajne mapki, fajne wyścigi, fajne deathmatche, tak więc... Bardzo serdecznie zachęcamy do oglądania. Aha, i kolejny odcinek jest u Gimpera, tak więc jeśli tego nie zrobiłeś, mordo, to wpadnij do Gimpera, zasubskrybuj i czekaj na odcinek, bo tam odcinek jutro. Tak. Dokładnie tak, ostrzegam i nie polecam, bo może grozić uszkodzeniem mózgu, ale i tak zapraszam. Okej, mordki, tak więc rozpoczynamy. Battleship Game, to jest coś związanego z granatami, coś związanego ogólnie ze statkami, jak nazwa sama wskazuje, ale jak to wyjdzie w praniu, to nie wiem. Jesteś Gimper po drugiej stronie bataliny. Jestem, dobrze, zobaczymy. Mam tu dużo pysznych granatów, którymi bardzo chcę się podzielić, bo Pan Bóg kazał się dzielić ogólnie, więc ja chętnie się... O chuj! O, trafiłem! No to nieźle, to było nieźle. Szczęśliwy strzał, dobra, rozumiem. To było niezłe, tak więc szybka, pierwsza runda 1-0. Całkiem spoko to, tylko trzeba patrzeć na mapę, wiesz? Ja od razu patrzyłem na mapę. Bo tam gdzie... widać, jak granat leci, nie? Widać też, jak się poruszasz, z której strony po prostu jesteś, więc... Okej, okay. Ja się skupiłem na śmiesznym tekście, bo myślałem, że nie będziemy tak szybko rzucać. I tak się skończyło, no niestety, jakby... Jak pies czeka, to nie gryzie. Ej, teraz jest większe chyba to boisko. Ej, teraz tutaj są bronie też widzę, widzisz to? No ja mam pistolety, tak. Chyba możemy też... Aha, teraz pewnie nie ma tej... Nie, jest barykada. Ale możemy ją przeskoczyć. Na to wychodzi, że chyba się dają przeskoczyć, dobra. Ale granaty też mam. Nie, nie da się przeskoczyć, nie da się przeskoczyć. Nie da się przeskoczyć. Ale to bez sensu. No to by było logiczne. To czemu mamy pistolety zamiast broni normalnie? Może z... Ej, tutaj jest czas w prawym dolnym, więc możliwe, że za jakiś czas po prostu będziemy mogli... Że ona się obniży. Tak, 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 że to zejdzie, dobra. Tak, natomiast tak, ja nie mam już granatów, mam pistolety. Serio? Mogę próbować skanować cię. Nie ma tutaj, no. No ale jak skanować, jak to przecież się nie da. Nie przechodzi, to nie CS. Chociaż teraz dobry granat poleciał. Dostałeś? Nie. Stary, ja chyba wiem, co powinniśmy zrobić. Widzisz u siebie na mapie tak jakby takie, nie wiem, taki okrąg. Okej. I tam najprawdopodobniej trzeba wrzucić granat, żeby to się obniżyło. Tak mi się przynajmniej wydaje. A masz jeszcze jakiś granat? Nie, właśnie nie mam. Ja też nie. No to świetnie. No to czekamy 3,5 minuty. Zapraszamy was na 3,5 minuty oglądania, jak postacie biegają w deszczu. Nowy hit TVP, zaraz po gwiazdy tańczą na lodzie. Teraz gwiazdy biegają na deszczu. Mamy nadzieję, że będziecie bawić się równie szampańsko jak my. Cudowna mapa. A few moments later. O, brawo, jesteśmy frajerami. Okay. Udało o, się. O, ale zwycięzca mam. Jak się oglądało? 4 minuty. Są granaty. Są granaty, okej, okay, ale dobra, więc nie... To nie rzucajmy w siebie tak, teraz. Nie rzucaj na początku, tylko po prostu postaramy się jakoś wrzucić je tam. Tak, nie... tak, tak, spróbujmy. Dobra. Chociaż teraz jest ich mnóstwo, zauważyłeś? Ej, ja, kurczę, tak, nie mam tego teraz. Tak, jest tyle co poprzednio. Spróbuj tam wrzucić, bo ja tego nie mam teraz. Czyżbyś ty tylko miał pistolety? Nie, teraz mamy... Ja mam granaty. Okej. Okay. Rzucam tam, ale tam nic się nie dzieje. Okej, okay, czyli teraz tak jakby wygląda na to, że jest po prostu runda z samymi granatami. Jest normalna runda, dobra, wydaje mi się, no że tamta poprzednia to był błąd jakiś. O cholera, ale dobra, pierwszy raz przerzuciłeś granat i przynajmniej wiem, jak się ustawiać, bo w pierwszej rundzie to szybko to poszło w sumie. To prawda. Może ich nie widać, kurde, bo jest taka, zauważyłeś, że... To prawda, jest przez pogodę, no. Jest dosyć ciężko. To są koło, mapie, to prawda. Na mapie tutaj trzeba, no i trzeba nauczyć się wyczuwać, na jaką wysokość ogólnie miotać, żeby to działało. To zajebiście, dobra. No dobra, szkoda, to że nie widzę, co to... O, fuck, o no nie! Pięknie, 2-0 w sumie. 2-0, to nie, niekorzystne. Dzisiejszy odcinek ja w pierwszym dałem Gimperowi, żeby po prostu poczuł się swoje. Fory, tak. Tak, w GTA Online, natomiast dzisiaj no mercy, moi drodzy. I tak zawsze mam w razie czego argument ostateczny, że to ty wybierasz mapy, więc na pewno dobierasz je pod siebie. Ej, no patrz, znowu są pistolety, z reguły, no to jest co druga runda. Są pistolety, ale teraz tutaj też były granaty, ja przynajmniej miałem granaty. Ja mam tylko pistolce. Kurde, nie gadaj. Ty pewnie masz granaty, bo to jest jeden z elementów twojego uzbrojenia. Dobra, dobra, okej, okay, ale poczekaj, spróbuję to trafić. Coś się obniżyło, nie? Nie. No i się wysadziłem, albo ty mnie wysadziłeś. Ja cię wysadziłem. A ja byłem odwrócony i to nie było fair, ale okej. Okay.
Bardzo dobrze. Strzał w plecy jest najbardziej honorowy, a nawet jeśli ktoś uważa inaczej, to daje najwięcej zysków, więc warto. Wow! Jak rzuciłeś mi idealnie granat na twarz, ale zdążyłem okay. uciec. Teraz, stary, strzelisz. Jak mnie teraz zabijesz, to będzie remis, a jak ja cię zabiję, to najprawdopodobniej... To już jest pewnie koniec mapki, tak? Wydaje, teraz. Teraz, jest. Nie zdążyłem odbiec, aj! 3-1. A widziałem ten granat, widziałem jak leżał, tylko moja postać, skoczyłem nią najpierw w złym kierunku. Niestety, właśnie widziałem, okay. że tam zamiatałeś trochę. Tak, dobrze, 1-0 dla ciebie, młody Skywalkerze. O, i zobacz, jak ci ładnie pokazuję. Terfere. Okej, mordki, mapka numer 2. Tym razem Defran. Ja zaczynam. Gimper jest tutaj. Ja jestem, można powiedzieć, teraz ofiarą. Będę starał się po prostu przebiec, tak, mapkę. Natomiast ty masz samochody u góry. I po prostu jeśli strzelisz w ten samochód albo w jakieś elementy ruchome tutaj, to już mam problem, bo to wtedy zaczyna spadać. Tak więc ja po prostu rozumiem. Idę. I ogólnie kiedyś ja Defran już był kiedyś, tak, zlokalizuj mnie, wiesz, popatrz na mapę, ja gdzieś tutaj jestem, ja też nie chcę biec jakoś mapy na razie, żeby po prostu, żebyś ogarnął to, że... Dobra, mniej więcej widzę, gdzie jesteś. Jestem koło samolotu, o, już mnie miałeś na muszce, tylko o, spadłem, no to nie było tematu, nie było tematu. Umarłeś? Dobra, ale przyznam, że początek napawający optymizmem, zdecydowanie. 1-0, 0-1 można powiedzieć, także... No nieciekawie, nie. Dobra, czyli teraz ja muszę jak najszybciej przebiec, starać się, żebyś mnie nie widział i ogólnie unikać przeszkód. Tak, a jak ty jesteś na tym picie, sniper picie takim, to pamiętaj, żeby też nie strzelać po prostu, bo nie na tym to polega, żeby... Nie mogę w ciebie strzelać, tak? Tak, tylko strzelasz po prostu w poszczególne jakieś tutaj... Aha, ja myślałem, że ty na dole jesteś, ja nie, to też nie, się po tych skrzyniach biegam. Wiesz? Popatrz. Okej, dobra. Popatrz, co teraz robię, widzisz? Okej. Okay. Spadł samolot w tym momencie i zatorował ci drogę, aczkolwiek spadł na dół i już możesz teraz przejść. Na tym to polega. Okej, okay, dobra, kumam. Okej, okay, widzę cię. spadłeś fajnie. Dobra. Za wcześnie, kurde. Za wcześnie. No powinieneś czekać, aż ja... Wiesz co, ja nie widzę też, nie? Ciężko moment, teraz tak, tu się to... A jak ja mam tu przejść? Muszę po tym samolocie przebiec, no nie? No najprawdopodobniej. Tylko dobra, o nie, uj! Spadłeś? No. Fruwam! Jak się tutaj zamotałeś o silnik, lecisz. Co za gałgany, najgorzej. No, także to nie jest proste w sumie, ale jeśli już to ogarniemy, to wiesz. Ogólnie nagrodą w tym Defranie dla tej ofiary, którą teraz przynajmniej jestem ja, jest czołg, którym po prostu można zmieść z powierzchni ziemi tą osobę, która atakuje i która przeszkadza, tak więc no, chociaż tyle. Chociaż ten Defran z tego co widzę jest naprawdę duży. Okej. Okay. Prawda, dobra, widzę, ty zaczynasz tam. Tak, nie. Mhm, już zacząłem. Ty już zacząłeś. Ja cię nie widzę jeszcze, ale dobra. Zakładam, że tutaj będziesz. A, w ten sposób to działa, okej. Okay. Zrzuciłeś samolot już? Tak, zrzuciłem sobie samolot. Już. Patrz, gdzieś ty tam jesteś. Dobra, mam to. Mam to. Wow! Jest. Okej. Okay. Nie! O fuck, zacięło się. Ja pierdzielę, tak blisko było. Zabiłem cię. Aha, spadłeś czy? Spadłem. Sam się zabiłem. Okay. Jesteśmy głupkami największymi. Masakra. Dobrze. Znowu za wcześnie. O co? Co? Wytyfy. Nie. Zróbmy to jeszcze raz, stary, nowa. Co ty spróbujmy nie być łakami. Szybko idzie, moi drodzy, szybko idzie. Lecimy po raz kolejny. Runda numer 5. Runda 5. Najbardziej profesjonalni gracze. To dobrze, że oglądacie GTA 5 akurat u nas. Polecamy serdecznie. Okej, zbieraj sobie tam pistolety. Dobrze, 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 o to chodzi. Okej. Nie. Co ty zrobiłeś za wcześnie? To prawda. Dobra, mam to. Spokojnie, ogarniemy. Mam to. Nic się nie dzieje, koleżko. A ten samolot specjalnie tak się przekrzywia, żeby on tutaj dał możliwość po prostu przejścia. O, jak tak, o to chodzi. Nie trafiłem, rozumiem? Nie. Dobra, dalej trasy nie znam, to nie wiem. Dalej musisz śledzić, nie? Ja nie wiem, co no, tu dalej muszę jesteś. Patrzeć, gdzie tam będziesz. Kurczę, zrzuciłeś wszystkie samochody, ale one się zaczynają palić i zaraz one mogą wybuchnąć. Więc biegnę. O cholera. I jak? Lecisz? Nie. No musisz, no coś ty. Nie. No fuck. Ale dupa. O cholera. No i co, koleżko? A ja tam nie wiem, gdzie jesteś? Łapię cię? Nie, na razie żyję. Coś mnie tu próbuje... No i zepchałeś mnie ty... Jezu, tak dobra, było blisko, okay. Czy moja postać zba... Ej, co, żyjesz? Spadłem na dół i żyję, stary. A ja zeskoczyłem. Więc
przeskoczyłem, bo myślałem, że ty zdechniesz. O nie, i przegrałem. Jak ja się zbagowałem, to był bug. Jeszcze takiego buga w GTA nie miałem, naprawdę. Okej, okay, dobra. Zostawcie łapkę w górę za tego buga, bo to było. Dobrze, to tę rundę zaliczamy tak czy siak dla mnie chyba, tak? Bo spadłeś. Nie, jest 3-2 dla mnie. Dlaczego? Już skoro cię zabiłem. Nie zabiłeś mnie. Ty spadłeś i zginąłeś pierwszy. No dobrze, okej, okay, niech tak będzie. Niech tak będzie. Okej, okay, runda numer 6. Dobra, teraz skoro tobie się udało przebiec, to ja teraz tak. Również muszę kawałek przebiec chociaż. Tak, i musisz zdobyć punkt, albo ja muszę spaść, nie wiem co się musi wydarzyć, bo jest szansa, że przegrasz znowu. O, mam snajperki, tak. Jak pięknie. Nie wiem czemu, gram nie lubi ostatnio i tutaj kiedy gram z Gimperem, to dostaję lepsze bronią. Co jest? Okej, okay, okej. Okay. Co jest? Zbagowało się, co? Oleć. A to tak ma być, bo to się klinuje o kanapę. Serio? Ogólnie. Tak. Ale słabo. To się u mnie też dokładnie tak samo było. U? O nie! Nie, nie sturlaj się! Mordo, nie! Nie, no sturlał się, co za deal! Mam to. Nie, to jest smutne. Mam to. No i mamy to chyba. Skoczyłem i zamiast wylądować na nogach mi się wywalił na ryj, po czym stwierdził, że się sturla, mimo że wciskałem wszystkie guziki tego świata. Najgorzej. Właśnie mój też się turlał, tylko mój się tak sturlał, że się zbagował i przeżył, rozumiesz? No właśnie, a mój się tak sturlał. I po raz drugi, moi drodzy, tak jak mówiłem, tak jak zapowiadałem te referę. Widzicie po raz drugi. Ostatnia mapka dzisiejszego odcinka. Zobaczymy, czy Gimper chociaż honorowy punkt zdobędzie. Na razie Gimper pewnie stawia na siebie pieniądze, ale niestety za moment przegra, tak więc... Jesteśmy. Zobaczymy, nie? Ja walczę o honor teraz. Jesteśmy. Typ wyścigu GTA, tak więc możemy... Nie ma zasad, moi drodzy, możemy się strzelać i tak dalej, ale na początku ja tego robił przynajmniej nie będę. Nie co będziesz, coś... dobra. Czyli honorowo do pierwszego okrążenia nie strzelamy? Tak, dobra. Dobrze, okej, okay, tak spróbujmy zrobić. Niech będzie, ale zobaczymy, tutaj chyba nie ma okrążenia, wiesz? Dobra. Trzymaj W na tak. Tak jest jedno okrążenie. Tak, wydaje mi się, że jest jedno... O cholera, wow! Oh, wow! Dzięki, kurde! Dzięki, ale dobra, przynajmniej żyję. Dobra. No i widzisz, karma wróciła. A co ja teraz robię? Fuck. Oh yeah, oh, nie, nie wiem co się stało. Nie o, mam dobrze, koła? Zajebiście. Spadły mi koła zapasowe. Kurde, ale, ale cię teraz ustawiłem. Nie. Właśnie wiem, ale dobry wyścig, podoba mi się. Dobrze, już. Pięknie. Podoba mi się już, dobra, idealnie na razie. Nie wyprostowałeś. Musimy gonić Gimpsona, ale damy radę, spokojnie. O kurde, o nie, Wallride, no to Wallride, to jest twój ulubiony po prostu, twoja ulubiona część wyścigu, ale ładnie ci wow, poszło. Ładnie ci poszło, co ty ogarnąłeś teraz ty? Ty jaki bug był przez moment. Tak, to prawda. Jakiś lak lekki, o drzewa, wow. Ty patrz co ty robisz, stary, wymiatasz. Kurde, co tu się dzieje, ale to ale jest dobry wyścig, jakiś, to jest jakiś rajd, to jest dobry. Kurde. Wydawało mi się, że jest, ale, ale chyba nie wygrałem. O nie! O nie! Dobra, mam to, mam to. Run Forest! Wow, co tu się dzieje dalej? Co run tu się forest, dzieje? Czyż by mi samochód zgasł? Zgasł ci samochód? Nie, jadę dalej, uf, dobra, jestem dalej. Nie wiem jak ty tam, halo, wow, halo, jak co tu się dzieje? Ja pierniczę. Dobra, też leciałeś. O nie, jaką ty masz... Ale dobrze, że cię tu wyhamuję teraz. Bo co byś, tu się dzieje? A faktycznie tak wyhamowało? To, tak, 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 to jest taki sposób, po prostu taki hamulec już wgrany przez... Okej, okay, rozumiem. Mapy. Żeby nie jechać kurde, za szybko, fajna ta co? Mapka, nie? Fajna. Bardzo fajna. Coś kombinuje, wiesz? Gdzie ty co ty jesteś? Kombinujesz? Mnie to cofło. Czyli 3-0, moi drodzy, chyba. Czemu to nie wybuchło? Czemu to tak późno wybuchło? Co to? Halo? Co to ma? Halo? Halo? Tak co to się tak? Robi. No chciałem, stary, tutaj miałeś szansę, mogłeś mnie wyprzedzić, ale widzisz. O! Wow, wow, to nie jest dobry znak, że strzelasz. Ale jest wallride i tu się skończy twoja zabawa. To prawda. Zachowanie podłe. Wow, wow, wow. Wow, wow. Nie, 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 nie. Kurde. Fuck out. O nie, o nie, o nie. Ja mam wallride przeciwpancerny. Wallride 2 zemsta wallride'a. Ale ja tutaj mam ja ten. Ja pierdzielę, ja spadłem, nie wierzę. Ej, myślę, że jeszcze nie jeden wallride tutaj będzie także. To prawda będzie, ale te wallride'y już nie są takie złe. Wiesz co gorzej? O fuck, tu jest woda. O, gorzej jest, jak są jakieś takie wyskocznie, wiesz? Bo teraz to kolejna rzecz, którą jestem totalnie do dupy, to jest manewrowanie pojazdem w powietrzu. A, za każdym no razem to musisz, nie wiesz co, używać klawiszy numerycznych. Numerycznych? Niezwykłych? Nie, numeryczne, okay. Które masz z prawej strony. Czyli to ja wiem, które są numeryczne, nie przesadzajmy. Mam ciężki rewolwer, jak tym stary dostaniesz, to jest koniec twój. Tak, to mnie zatrzy. O fuck, co to jest? O, ja dobra, wiem, dobra, zrobię. Teraz musisz się tu rozwalić na tym. Przejechałeś to? Oj, oj, przejechałem, ale dobra, trochę dupnąłem skały. Jest szansa, jest szansa. Jest szansa, to prawda, możesz mnie teraz capnąć. Przesrane to jest, o. Co?
No dobre, to jest właśnie super ten wyścig. Dobra, teraz będziesz. To już jest taki prawdziwy wyścig, moi drodzy, tworzony przez community. To z community robiło, tak? Tak, tak, ten jest rockstarowy. O fuck, moja opona! Jest! Ale to był strzał, stary! Ale to był strzał, to właśnie ten ciężki rewolwer. Tutaj próbujesz gdzieś strzelać, ja muszę teraz się mieć na baczności. Też mi przebiłeś oponę, cholera! Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Tu jest rampa, ale zamierzam ją zignorować. Widzę, że... Ja mam dwie opony, patrz na moja! Coś się stało? Nie mam dwóch opon, stary, ale jadę. Zdobywam pierwsze miejsce. Jaki ten samochód jest bez opon nawet dobry? No nie. Też patrzę, no coś tutaj jest, dobra. To jest koniec, o, Gimper tak jest. Standardowo czeka przed metą. To prawda. Hamowa musi być. O, wybuchłeś? O nie. Nie, to był taki, że przez ognistą pętlę się skakało na końcu i był taki wielki wybuch, który się wskakiwało. Ja właśnie. A wywaliłeś się, widzę. Ja właśnie. Kamera wstydu. Kamera wstydu, tak. Moi drodzy, dziękuję wam serdecznie za oglądanie dzisiejszego odcinka. Ja nie wiem, co się tutaj dzieje. Ja nie dojadę. 10 sekund. Stary, tu jest jakaś, patrz. Niewidzialna... Kamera wstydu. Dobrze. Niewidzialna rampa. Nie wiem, co tu jest. Chociaż na koniec. No niestety, nie udało mi się. To jest koniec. Dziękujemy wam serdecznie za oglądanie tego odcinka. Kolejny odcinek u Gimpera już jutro, tak więc moi drodzy, zachęcam do sprawdzenia, do zostawienia subskrypcji u Gimpera i u mnie, tak więc trzymajcie się, dzięki Gimper. Dzisiaj 2-1 dla mnie. Tak jest, 2-1 dla ciebie, ale u mnie postaram się zrewanżować. Trzymajcie się, cześć!